serdecznie. 13 luty 2011. No, powinna być kikowa trasa, ale tak naprawdę to jest trasa szybkiego marszu. Witam z Miami na Florydzie. Dzisiaj po południu okrętujemy się i wypływamy w wielki rejs. W rejs z Miami przez Jamajkę, przez Labadę, na Bahamy i z powrotem. Ale dzisiejszy temat naszego spotkania to jak siebie oceniasz? Jak widzisz siebie? Jak na siebie patrzysz? Jaka jest twoja tożsamość? Gdybyś miał opisać siebie w kilku słowach, co byś napisał? Gdyby twoje nazwisko, imię miało być umieszczone w encyklopedii, co trzeba by tam było napisać? Jak byś siebie określił? Co chciałbyś, żeby uwidocznić, podkreślić, a co chciałbyś pominąć? Więc to, w jaki sposób widzisz siebie, jak oceniasz siebie, jak na siebie patrzysz, jest ogromnie ważne. I spróbuj tej oceny siebie tak jakby dokonać może w kilku obszarach. Spróbuj jakby ocenić siebie, jak postrzegasz siebie jako człowieka. Czy uważasz siebie za człowieka dobrego, sprawiedliwego, uczciwego, podejmującego właściwe decyzje. Pomyśl, jak widziałbyś siebie, czy widzisz w ogóle siebie w pięknych miejscach, choćby takie jak to. Czyli Floryda, nie wiem, Polinezja Francuska, Hawaje, Bahamy, nie wiem, Południowa Afryka, Las Vegas, Paryż, prawda? Czy w twoim pojęciu, w twoim myśleniu zasługujesz na wyjazdy w takie miejsca? Jak ty siebie oceniasz? To jest naprawdę ogromnie ważne, dlatego że to będzie mieć ogromny wpływ. Spróbuj jakby dokonać takiego małego podsumowania i spraw, żeby ten dzisiejszy dzień był takim dniem startowym, takim dniem jakby zupełnie nowego spojrzenia na wiele, wiele może spraw, w których stare przekonania ciągle wygrywały, w których jakby widzenie siebie w różnych sytuacjach było oparte na czymś, co już dzisiaj nie funkcjonuje, na czymś, co zakodowałeś kiedyś sobie w swojej głowie, kiedy może miałeś kilka lat albo kilkanaście, kiedy ktoś ci mówił, jesteś taki, czy taki, czy taki i ty tego nie zrewidowałeś nigdy, do dzisiaj to funkcjonuje, dlatego dokonaj takiej weryfikacji i to jest ogromnie ważne, to tyle ważne. Jak czułbyś się wspaniałymi rzeczami, jak czułbyś się na przykład na polu golfowym, tak jak to z tyłu za mną, czy pasuje ci to, jak czułbyś się przy takim aucie, który jest tutaj za mną, przy takim Lamborghini, czy to jest coś, co mogłoby stanowić twoje marzenie, są, przyjrzyjmy się temu autu. Niezła maszyna, co? W każdym bądź razie niech ten dzisiejszy dzień będzie takim dniem może spojrzenia na to, że życie może być naprawdę piękne, że wiele rzeczy można zmienić i naprawdę warto zmienić. To tyle. Lecę dalej na kilkową, nie kilkową, sorry, na dzisiejszy marsz.